Oczywiście te czytania dzisiejsze są dobrane razem, o tym miedzianym wężu na pustyni. No i to, co Jezus mówi w Ewangelii, że potrzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego. Oczywiście chodzi o krzyż, a w pierwszym czytaniu jest mowa o tym miedzianym mężu, który był na palu i który ratował tych, którzy byli ukąszeni przez węża. Sprawy, o których chciałbym powiedzieć, są dosyć teologicznie głębokie. Powiem tak. To drzewo krzyża, na którym Jezus wisiał i umarł, to jest jednocześnie drzewo rajskie. Zobaczmy, że w raju są dwa drzewa. Jest drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła. I pamiętamy ten obraz węża, który kusi Adama, znaczy Ewę. I często na obrazach ten wąż jest właśnie na tym drzewie. I ojcowie Kościoła tak to widzieli od dawna, że zostaliśmy na drzewie zwyciężeni, pokonani przez grzech, czyli przez węża. A na krzyżu Jezusa ten wąż został pokonany. Zwyciężony. Grzech nas zwyciężył w raju i ten raj przywraca nam Jezus na drzewie krzyża. Są bardzo głębokie obrazy. I dlatego teraz przejdziemy do strony bardziej praktycznej dla nas. Przecież my jesteśmy wszyscy dziećmi Adama i Ewy. I ten wąż, który tam wisiał na tym drzewie w raju, on cały czas nas kusi. Powiedzmy inaczej, największym wrogiem człowieka i chorobą natury ludzkiej jest grzech. Nieposłuszeństwo Bogu i tak dalej. I właśnie dlatego Jezus, tak to się mówi, wybrał drogę węża. To znaczy przeszedł tą drogą grzechu ludzkiego, Jezus Chrystus, sam nie grzesząc. Jezus jest bez grzechu. Żeby wszystko to pokonać dla nas ludzi. Żeby pokonać tego węża, pokonać grzech i przede wszystkim oczywiście też śmierć. To te trzy rzeczy zostały pokonane na krzyżu. Grzech, szatan i śmierć. Po to był krzyż i po to jest krzyż. Czyli za każdym razem, kiedy czujemy, że nas to coś pokonuje, albo że czujemy się słabi, kiedy już jedynie w Bogu nadzieja, to zwracamy się do tego krzyża zwycięskiego Jezusa Chrystusa, żeby w Nim zwyciężyć. Bo my dzięki wierze w Jezusa Chrystusa jesteśmy wolni od tych trzech zagrożeń. To wszystko już dla nas zostało na krzyżu pokonane. I tak na koniec powiem tylko, przecież my ten znak krzyża często czynimy. W imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Nawet jeśli robimy to nieświadomie, można powiedzieć, przepraszam, bezmyślnie. Przecież robimy to często, ten znak krzyża. To sam fakt, że my go kreślimy na naszym ciele, sam ten gest jest przywołaniem mocy krzyża. Możemy nie tylko go czynić podczas naszych modlitw, ale na przykład, nie wiem, przed wyjściem z domu, przed jazdą samochodem, przed posiłkiem, po pracy, żeby podziękować Bogu znakiem krzyża. Ten krzyż sam w sobie jest właśnie pełnią chrześcijaństwa. Bo mało sobie zdajemy sprawę, już
już kończę, z tego, że ten znak krzyża jest połączony z Trójcą Świętą. Robimy znak krzyża, ale mówimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dlatego, że w krzyżu jest Trójca. Jezus na krzyżu, jako Syn Boży, umiera, mówi do swojego Ojca: w Twoje ręce powierzam Ducha Mego. I kiedy zmarł, wyzionął Ducha. To jest Duch Święty, który został tchnięty na świat. Czyli sam nawet krzyż jest, można powiedzieć, pełnią modlitwy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.